Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. No nie ma co ukrywać, że dzisiaj inkasuje 3 punkty, drużyna zdecydowanie lepsza. Jak przed każdym meczem mieliśmy plan również na to spotkanie. Nie ukrywam, że no liczyliśmy tutaj na zdobycz punktową. Może to brzmi bardzo buńczucznie tutaj, ale po analizie występów Podlesianki widzieliśmy miejsca i elementy, w których no możemy tutaj rywali zaskoczyć. Ta pierwsza połowa wyglądała według naszego scenariusza. Byliśmy naprawdę ustawieni w ten sposób, jak sobie planowaliśmy, zabezpieczone te sektory boiska, którymi no zdecydowanie chce atakować Podlesianka, czyli bocznymi sektorami boiska, gdzie tam zdecydowanie też schodzą środkowi pomocnicy, robią tam przeciążenia i udało się to zneutralizować i liczyliśmy na przechwyty, odbiory, straty drużyny gospodarzy w określonych sektorach boiska i to miało miejsce, szczególnie w pierwszych 20 minutach. No szkoda, że tego się nie udało wykorzystać, bo okazje ku temu były. Nie kończyliśmy tych akcji może jakimiś strzałami, bo nie wiem, chyba się nie pomylę, że nie oddaliśmy dzisiaj celnego strzału na bramkę. Natomiast 2-3 razy w tych pierwszych 20 minutach pierwszej połowy wchodziliśmy w pole karne, gdzie no, z naszej perspektywy pachniało bramką. Nie udało się strzelić, z każdą minutą Podlesianka później nabierała wiatru w żagle. A propos tego wiatru, w pierwszej połowie był on naszym sprzymierzeńcem. I tutaj no, szkoda, że też się nie udało wykorzystać, próbując uderzeń z dystansu, ale no chcieć to chcieć, ale rywal był taki, że nam po prostu na to nie pozwolił. Druga połowa, mówiliśmy sobie w szatni, że pewnie im dłużej ten wynik będzie remisowy, to drużyna gospodarzy na pewno będzie musiała się bardziej otworzyć i tu być może będzie jeszcze nasza szansa. No ale plany planami, życie napisało inny scenariusz. Nie wiem, może nie jestem obiektywny, ale mam takie wrażenie, że jak wyszliśmy na drugą połowę, przez te 15-20 minut ten wiatr wiał z podwójną siłą, plus wysoki pressing i taka bardziej aktywna i zdecydowana postawa gospodarzy no, spowodowała, że w te 15 minut, które sobie zakładaliśmy, że je przetrwamy, no tak naprawdę zamknęli mecz. No i wygrali ten mecz zasłużenie. Później wiadomo, już troszeczkę spuścili z tonu i ten mecz się zrobił taki bardziej spokojny, natomiast no, zwycięstwo gospodarzy było niezagrożone, no i wygrali ten mecz zasłużenie. Z tego miejsca gratuluję. No my, wiadomo, mamy jeszcze kolejne spotkania, gdzie na pewno będziemy szukać tych punktów, bo są bardzo potrzebne. Dziękuję trenerowi za mecz. Jestem zadowolony oczywiście z wyniku. Na pewno cieszy to, że 3 bramki strzelone, no i na pewno bym powiedział, że jeszcze bardziej cieszy, że kolejny mecz udaje nam się zachować czyste konto. Mocno uczulamy zespół na to, żeby też szanować sobie te 0 z tyłu. No i dzisiaj uważam, że fajną robotę zrobiliśmy w tyle, bo wbrew pozorom ten mecz do pewnej minuty nie był dla nas łatwy. No tak jak się spodziewaliśmy, Przemsza grała nisko, dobrze przesuwała, blokowała światło bramki, także nie mieliśmy za dużo tych sytuacji w pierwszej połowie, mimo takiego dosyć dużego posiadania piłki. No, tak jak trener tutaj wspominał, na pewno troszeczkę te karty rozdał też wiatr, który w drugiej połowie nas troszeczkę odblokował i gdzieś tak od tych pierwszych minut zdecydowanie ruszyliśmy. Myślę, że zespół też pozytywnie zareagował po tej odprawie w przerwie. Potrzebowaliśmy troszeczkę więcej wiary, troszeczkę więcej takiej pazerności piłkarskiej, no i ona wyszła i wygraliśmy ten mecz zdecydowanie, także no bardzo się cieszymy i myślę, że możemy się w takim dużym spokoju przygotowywać do kolejnego ciężkiego meczu, no bo w tej lidze każde mecze mają swoją historię, no nawet tutaj taki powiedzmy mecz, który z wyniku na sucho wygląda dosyć okazale. No to tak jak wspominałem na wstępie, musieliśmy się mocno namęczyć, ten mur musieliśmy Przemszy kruszyć. No i niestety taka jest też sytuacja, będąc drużyną z czołówki, że trzeba mocno w tym ataku pozycyjnym pracować, no to nie jest łatwe i wymaga się od zespołu dużej kreatywności. Ja cieszę się, że ostatecznie ta kreatywność u nas dała nam te 3 punkty i mogliśmy utrzymać ten status w tabeli. Dziękuję.